Hej, cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym, najnowszym z odcinków Pillars of Eternity. Ja jestem Arkadiusz i wchodzimy teraz do domu niejakiej... no właśnie, niejakiej jakiej. Zaraz będziemy wiedzieć, znacie jej imię, tudzież nazwisko. No proszę, ona tam sobie jest. Niejakiej Ikantchy. I co dziwne, wydaje się być żywa. Chociaż to może być tylko wrażenie, tamte też wydawały się być żywe. Niemniej jednak tak nie było. Ok, zbieramy wszystko. Tutaj mamy jakąś kolejną książkę. Admet Hedret. Bierzemy. Coś tutaj było mówione o sekretach. Tutaj oczywiście chyba nie otworzymy. A jednak. O, mamy tutaj więźniów niejakich. Co ona tutaj knuje, ta niewiasta? Zaraz będziemy ją musieli krótsze wniknąć jej. A tymczasem wybudował nam się w Jasnym Dworze, znaczy w Jasnym Dworze, w Kaednua wybudowała nam się fontanna. W takim razie rozpocznijmy sobie budowę czegoś takiego jak palenisko. Ciach. Kurczę, 10 tysięcy już złota prawie, to całkiem ok. Dobra, w każdym bądź danym razie zwieźmy sobie... Co ona tutaj ma? Zeschnięte bochenki, twarde jak kamień. Porzucone ziemniaki pokryte są plamami wilgotnej, śmierdzącej zgnilizny. No dobra, pogadajmy z nią. Kobieta pochyla się nad huczącym paleniskiem. Dorzuca do niego nogę od krzesła. Gdy się zbliża, zauważasz w niej coś nienaturalnego. Kobieta ma trupio bladą skórę, pod którą nie drgają mięśnie, mimo że wykonuje płynne, wprawne ruchy. Wtedy dostrzegasz poszarpaną ranę biegnącą przez jej serce. Boki rany są chropowate i wyschnięte. Aloth nieufnie spogląda na wampirzycę. Wampirzycę. Mam szczerą nadzieję, że nie planujesz przyjąć jej do naszej drużyny. Don't worry. I've no mind to start anything with you. After all, I've stayed in such good shape by choosing my meals carefully. Wiesz, że niegrzecznie się tak gapić. Bez obaw. Nie mam wobec ciebie wrogich zamiarów. Udało mi się zachować dobrą kondycję tylko dzięki pieczołowitemu układaniu diety. No dobra, kim jesteś? A survivor. By the grace of my own careful preparations. When I heard the claws scrabbling at the door outside, I took care of matters myself. And since then, I've been careful to keep myself fresh and fed. Isanka zanosi się w pustym śmiechu. Ocalała z katastrofy. To zasługa drobiazgowych przygotowań. Wodzi palcem po poszarpanych krawędziach dziury w swojej klatce piersiowej. Kiedy usłyszałam tuziny pazurów skrobiących po drzwiach, wzięłam sprawę w moje ręce. Od tego czasu dbam, by zawsze mieć pełen żołądek i przytomny umysł. Okej, jakie historie tu się wydarzyły? An incredible act of animancy. Of a magnitude this part of the world likely hasn't seen since Anguithan times. Someone found something very powerful and ancient. And I'd bet my own preserved life it wasn't Aldhelm or his lovely assistant. Niesamowity akt animacji. Miał rozmach, którego nie widziano w tej części świata od czasów engwitańskich. Ktoś odnalazł niezwykle potężne, starożytne urządzenie. Założy się o swe nieżycie, że to nie był ani Aldhelm, ani jego uroczy asystent. Wciąż nie rozumiem, dlaczego dystrykt roi się od żywych trupów w gruncie rzeczy. Kobieta obraca się od paloniska, mierząc się wzrokiem. Ponieważ ktoś znalazł sposób, by uwięzić ich dusze w ich ciałach. Jak można tego nie rozumieć? Gdy serca mieszkańców dystryktu przestały bić i pompować krew, ich ciała umarły, lecz pozostały ożywione, a ich samych ogarnął wielki głód. Ci, którzy konsumują żywe mięso i energię duchową, zachowują siły i intelekt. Stan tych, którzy tego nie robią, ulega pogorszeniu. I to błyskawicznie. No dobra, a co wiesz o Aldhelmie? Nawet nie warto o nim wspominać. To nieudacznik, który zwykł kopać we w poszukiwaniu drogocennych artefaktów. I miał czelność zwać się badaczem. Obecnie upowszechnienie animacji doprowadziło do tego, że niemal każdy prostak może okrzyknąć się ekspertem. Rozumiem. No dobra, uśmiecha się z pobłażaniem. Nie sądzę. Szukam Ikantchy. Obserwuję cię nieruchomymi oczami. Czego od niej chcesz? No właśnie, czego od niej chcę? Kurczę, tutaj nie możemy z nią specjalnie już więcej pogadać, ale... Zobaczmy, co mamy tutaj, kurczę. Mamy tu jakichś więźniów. Czyli mam rozumieć, ona trzyma ich sobie tutaj
Ty nie jesteś jednym ze sługusów Ikanthy. Błagam, musisz nas stąd wydostać, zanim ona nas pożre. A co się z wami stało? Należymy do służby, gdy w dystrykcie zapanował chaos. Ikantha przeprowadziła nas tu i powiedziała, że możemy bezpiecznie zaczekać, aż rycerze Tygra opanują sytuację. Zamiast tego zostaliśmy tu uwięzieni. Raz w tygodniu któryś z potworów na usługach Ikanthy zabiera jednego z nas. Nie wiem, co się potem z nim dzieje, ale czasem słyszymy ich krzyki. Proszę, pomóż nam. Dobra, na razie tu zostańcie jeszcze. Ikantha. Kurczę, tutaj coś mi się kojarzy. Czy to nie był czasami... Czy to nie było czasami... zadanie, które... Zaraz, zaraz. Co mi się kojarzy? Kurczę. Sam nie wiem, kurczę. Gdzieś tutaj miałem to zadanie, którym mieliśmy tego gościowi z katakumb kogoś znaleźć, z tego co pamiętam. Aha, to jest leśnica dusz, tak? Ale to nie jest to zadanie. No dobrze, w tym momencie zrobię sobie krótką przerwę, za chwilę wracam. Okej, okay, jestem z powrotem. Kontynuujemy przygodę. Zapytajmy się jej, co wie na temat... Mam nadzieję, że ich nie niepokoiłeś. Spędzanie ich w jedno miejsce to nie lada wyzwanie. Okej, okay. Czyli co? Nie można nic pomóc, nic zrobić z nimi, nic nie ten. Dobra, ogólnie plan, koncept uległ lekkiej zmianie i postanowiłem wrócić ponownie do dzielnicy z katakumbami i zejść na drugi poziom tych katakumb, aby rozwiązać sprawę związaną ze świątynią. Ze świątynią Woediki. Gdyż jak wiemy, mamy taki quest. Świątynia Woediki i właśnie za tam... za... właściwie na... właściwie o... właściwie trolololo. Właściwie to tam się udamy, do tych miedzianych alej, bodajże dobrze pamiętam. Miedzianych alej, dokładnie. I tam wejdziemy sobie do katakumb na drugie... na drugie piętro. Właściwie na drugie piętro podziemi. Zobaczymy, co nas tam spotka. Możemy coś powiedzieć ciekawego? Nic, nie bardzo. Dobra. Miedziane aleje nas interesują, potwierdzamy. Zejdziemy na drugie piętro tych podziemi i zobaczymy, co tam się ciekawego wydarzy. Popchniemy ten quest trochę do przodu, a w międzyczasie zaczniemy później rozwiązywać te zadania poboczne, które nazbierały mi się już troszeczkę. Jeszcze, co dziwne, nie odwiedziłem jednej z dystryktów tutaj tej właśnie tego miasta. Ale to na spokojnie, na pewno niebawem ulegnie to zmianie. A mam na myśli tutaj nic innego jak dzielnicę paprotnego brzegu, naturalnie. Dobra. Nasi ludzie kierują się już w stronę katakumb. Właśnie, a tutaj zobaczmy. Z Daltonem też było związane jakieś zadanie, coś żeśmy to ruszyli trochę. Niestety wciąż jej szukam, mamy tylko jako jedyną odpowiedź. No nic, a w momencie, kiedy rozwiążę sobie sprawę jeszcze tutaj z katakumbami, bez krępacji udam się w stronę Kaednua, aby przyjrzeć się naszej warowni, która jakby nie patrzeć została już rozbudowana dosyć galancie. Tak więc niewątpliwie należy tam wrócić i zorientować się, co słychać, że tak to określę. Dobra, zejście do katakumb na drugi poziom znajduje się tutaj. Swoją drogą tutaj dużo rzeczy jest znalezionych. Właściwie tutaj co nam to daje? Refleks plus
5 i premia leczenia. Sagani co ma? Intelekt, stanowczość, ok. Kana. Wola, plus 10. Dajmy mu ten bonus taki, o. Zobaczymy, jak teraz będzie się zachowywał. Nasi zawodnicy pędzą. Niestety w momencie, kiedy się zaczyna grzebać w inwentarzu, tudzież w mapie, tudzież w postaciach, tudzież w karcie postaci, gra się automatycznie pauzuje. Ale nic to, jesteśmy na dobrej drodze już. Ok. Oto i drugi poziom katakumb. Myślę, że tutaj coś będzie związane ze świątynią Woeliki. Za chwilę się to wszystko okaże. Ok. Jesteśmy. Ups. Zbadaj aktywność Bractwa Ołowianego Klucza. No zaskoczyli nas tutaj panowie. Starzec w szacie. Widzisz przed sobą widmo mężczyzny obecnego podczas twojego przebudzenia. Rzuca na ciemny korytarz blade, słabe światło, spoglądając na ciebie. Jesteś z Kreytum, mój chłopcze. Jego słowa są w twojej głowie echem dawno minionych czasów i znasz odpowiedź. Zanim ją wypowiadasz, jakbyś znał ją od zawsze. Tak, tam się urodziłem. A remarkable city. Truly one of the most impressive we have encountered outside of our own. Many exceptional people who have joined our cause come from Kreytum. Niezwykłe miasto, rzecze starzec w szacie. Odkąd opuściliśmy własne, nie widzieliśmy równie wspaniałego. Wiele wybitnie uzdolnionych osób działających na rzecz naszej sprawy pochodzi z Kreytum. What made you decide to join our order? Dlaczego zdecydowałeś się przystąpić do zakonu? No właśnie, na przykład odpowiedzmy, że żyłem w mrocznych czasach. Nic nie miało sensu. Wszystko się zmieniło. Przekonały mnie twoje nauki. The gods are just and they care for their faithful. I think that speaks to many people. Bogowie są sprawiedliwi i dbają o swoich wiernych. Sądzę, że to przemawia do wielu. Ready to take the oath, to spread the word of the gods to the lost and heathen. Jesteś gotów na złożenie przysięgi? Na szerzenie słowa bogów wśród zagubionych i innowierców? Jestem. Okej. Okay. Co my tu mamy? Mamy tu jakiegoś Hafmadzg, najemnika. Tutaj raczej nic nie znajdziemy, chociaż... Aha, czyli tutaj jest, spodziewam się, jest jakieś ukryte przejście. Keep an eye. Dało się coś odkryć. Okej. Okay. Taki bonus. Kurczę, co tu się dzieje? Pana to rozwój. Łapka. Kurde mnie tu. Dobrze mnie tu dojeżdżają, widzę. Co my tu mamy? Rękawice manipulacji. Mechanika zręczność plus 1, dobra. Na pewno się przyda. Masz wrażenie, że od strony czaszek słyszysz ciche szepty, ale słowa są niezrozumiałe. Czyżby kolejny sekret? Nie stwierdzamy tutaj chwilowo nic. W ogóle to odpocznijmy sobie. Nie można tutaj rozbić obozu, ok? Mam nadzieję, że nie czekają tu jakieś okrutnie ciężkie walki. Chociaż mogą się wpienić, że trochę ograbiłem im tutaj tą świątynię. Niemniej jednak zaraz zobaczymy. Mamy tutaj zawodników. Hafmack. Gdy się zbliżasz, najemnik przygląda ci się nieufnie, gotów do użycia broni. Co tu robisz? Nie wyglądasz jak reszta tej zamaskowanej gromady. No dobra, możemy mu odpalić działę. W sensie dać mu łapówę. Możemy użyć intelektu, spokojnie. Skąd bym wiedział, jak tu trafić, gdyby nie należało do tego towarzystwa? I możemy gościa zaatakować. Odpowiedzmy zgodnie z intelektem. Spokojnie.
Myśli przez chwilę, po czym kiwa głową. No dobra, idź. I zgłoś się do akolitki, aby przydzieliła ci zadanie. Zaraz powinno się skończyć zebranie w wielkiej komnacie. No dobra, wiesz może co się tutaj dzieje? Mam dla ciebie radę, przyjaciele. Blue, nie zadawaj pytań, idź i rób co ci każą. Dobra, tak też zrobię, żegnam. No dobra, mamy tutaj najemników kilku. Możemy im stłumnąć tutaj coś z tej wazy? No nikt się nawet nie wpienił, to dobrze. Kurczę, tutaj można by było z nimi w sumie powalczyć, jest ich tutaj trochę. Kolejni najemnicy. Mamy tutaj... Co my tutaj mamy? Mamy tutaj wiążącą miedź, cokolwiek by to nie znaczyło. No dobra, idźmy tutaj. Alot chwieje się na nogach i łapie dłonią za czoło. Robi niepewny krok naprzód, krztusząc się i plując. Stuta barany tym kapturnym łobuziom. Nie można ufać. Weź się w garść, elfie, mówi Sagani. Krzywi się łapiąc oddech. Nic mi nie jest, odkasuje ponownie. To pewnie nie najlepsze miejsce na postój. Czyli jakieś loty chłopak ma. Dobra. Po drugiej stronie drzwi słyszysz mamrotanie i śpiew. Odbywa się tam jakiś rytuał. Okej. Okay. Skina drużynę, by weszła z tobą do komnaty. Wejdź do komnaty samotnie. Otwierasz drzwi i wchodzisz do komnaty. Oczy kobiety zwężają się pod maską, gdy zauważą twoją odsłoniętą twarz. Intruz! Czyli prawdopodobnie popełniłem delikatnie rzecz ujmując błąd, gdyż nie zostałem zamaskowany. Uciekajmy. Dobra. Spróbujmy się tu jakoś zorganizować. Nie wiem, czy mi się to uda. Dobra, jeden już padł. Ukryty mężczyzna, Kana. Czy ty możesz coś zrobić? Nic, ja jestem też już w ogóle prawie że martwy. Dobra, użyjmy. Dobra, na spokojnie. Może się coś uda jeszcze tutaj zorganizować, chociaż wątpię. Krąg obronny, niech będzie. Kana, ty możesz? Nic nie możesz. Okej, ty zaatakuj tego. Okej, czyli należy po prostu uznać, że to był błąd, że tutaj wszedłem. No dobra, trudno. Mam prawo popełniać błędy po raz kolejny i kolejny i kolejny. Myślę, że trzeba by się było tutaj ukryć za czymś, gdyż stwierdzają te łebki. Dobra, to już wiemy, to już znamy. Więc naturalnie odpowiem tak jak poprzednio. O, zebrano daninę. Bandyci zrabowali 95 sztuk miedzi. Zwyczajna przygoda została dodana do listy zadań warowni. Przygoda wygasa za jeden dzień. No i spoko. Tutaj są te pułapki. Należy się im pomału przyjrzeć bacznie. Tutaj jest ten magiczny przycisk. Okej. Okay. No, nie stwierdzam tych pułapek, przynajmniej na razie. Dobra. Rozbrajanie pułapki nie powiodło się. Kurczę, to są jakieś lepsze pułapki, widzę tutaj. Czyli mniej niż... Dobra. Tutaj będzie zaraz kolejna z tych pułapek. Dobra. Skradanie. Czy ta pułapka uda się... Okej, okay, to mi się udało rozbroić. Dobieramy stąd wszystko i tutaj już wiemy, że nic więcej nie ma, więc opuszczamy to miejsce. Opuszczamy to miejsce. Tutaj zamienimy dwa słowa z tym najemnikiem. Naturalnie użyjemy intelektu. Możemy powiedzieć to i to. Możemy powiedzieć mu żegnaj. Nic ciekawego się nie wydarzyło w momencie poruszenia tych kwestii. Teraz dla odmiany pójdźmy w górę. Najpierw. Zobaczmy, co nas tutaj czeka.
Mamy tu jakieś skrzynki. No proszę. Oleje, nie oleje. Okej, mamy tutaj jakiegoś zawodnika, ale z tym gościem porozmawiamy już sobie w następnym odcinku. Ja jestem Arkadiusz, to jest Pillars of Eternity. Jeżeli odcinek się podobał, naturalnie zostaw kciuka w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Tymczasem wszystkiego dobrego dla Ciebie i do zobaczenia już wkrótce. Trzymaj się ciepło. Cześć.